i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami. Drodzy siostry i bracia, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. My przygotowywaliśmy się szczególnie przez nasze spotkania wokół znaków z nieba. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Poświęcimy teraz nasze palmy. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadł. Odwiążecie je i przyprowadzicie tutaj, a gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie? Powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak: Jezus polecił. I pozwolili im.
Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucali na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy siostry i bracia, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, chodźmy w pokoju. Śpiewamy. Dla nich byłeś łaskawy.